Rodzice dzieci, którzy w tym roku rozpoczynają naukę szkolną, po raz pierwszy korzystali z elektronicznych zapisów do szkół. Podobne procedury obowiązują rodziców maluchów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015-16. Jeśli chodzi o klasy pierwsze, to ten nabór trwał od 1 marca do 27 marca. W tym czasie rodzice mogli dokonywać zgłoszeń poprzez system, logując się na właściwe strony internetowe. Oczywiście, jeżeli ktoś był niezinformatyzowany, mógł taki wniosek wypełnić ręcznie, złożyć go w szkole i wówczas to szkoła wprowadzała dany wniosek do systemu informatycznego. Szkoły podstawowe wprowadzanie się zakończyło, teraz jest etap weryfikacji poszczególnych danych, sprawdzania dokumentów, czy są kompletne, czy nie są kompletne. Potem nastąpi symulacja komputerowa tego wszystkiego, co jest w systemie i w granicach, znaczy właściwie dokładnie 15 maja zostanie oficjalnie opublikowana lista dzieci przyjętych do poszczególnych klas pierwszych w poszczególnych szkołach podstawowych. Do klas zerowych też jest nabór elektroniczny, przy czym on ruszył później, ruszył 8 kwietnia i trwa do 28 kwietnia. W tym czasie rodzice mogą dokonać swojej rejestracji, podobnie jak w poprzednim przypadku, poprzez system komputerowy. Jeżeli nie mają takiej możliwości albo takiej woli, mogą to zrobić na papierze, zgłaszając się do odpowiedniej szkoły. Rodzice dokonują zapisów dziecka do oddziałów poprzez stronę naborb.k.wulkan.net.pl/tczew. Elektroniczne zapisy kończą się 24 kwietnia o godzinie 15:00.